Mamy mikrofon. Mamy mikrofon, więc będziesz na głośniku. Nie, niestety. Głośniki idą tam. Ale jest to tutaj jeden. Nie, gdzie jest? Jest głośnik do nas skierowany? Nie, tak, to może, może będę zbawiony. W razie czego powtórzę, jeżeli pan czegoś. Dzień dobry, good morning. Dzień dobry. Część tej rozmowy zostanie przeprowadzona w języku angielskim, ponieważ uczestniczył w niej będzie gość z Wielkiej Brytanii. Jeżeli chcą Państwo słuchać rozmowy po polsku, to prosimy o użycie zestawów słuchawkowych z tłumaczeniem symultanicznym. Nie przedłużając, pozwolę sobie rozpocząć panel na temat kultura, a nowe technologie. Na wstępie pragnę powitać naszych panelistów. Pierwszym panelistą będzie Douglas Murray. Witamy serdecznie. To brytyjski dziennikarz i pisarz, jeden z najważniejszych komentatorów konserwatywnych w Wielkiej Brytanii, autor bestselleru, nie wiem czy Państwo go znają, Szaleństwo tłumów, Gender, rasa i tożsamość, założyciel Centrum Spójności Społecznej. Witamy Panie Murray. I nasi goście z Polski, profesor Andrzej Zybertowicz, pisarz, socjolog i doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Biura Bezpieczeństwa Narodowego i również komentator polityczny, bardzo aktywny w mediach. Witamy serdecznie panie profesorze. Oraz profesor Andrzej Nalaskowski, Aleksander Nalaskowski, bardzo przepraszam. Pedagog, publicysta z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autor ponad 20 książek i konsultant prezydenta Andrzeja Dudy. A ja nazywam się Marcin Makowski i jestem dziennikarzem z Wirtualnej Polski, z portalu internetowego. Będę miał zaszczyt poprowadzić tę rozmowę i zadawać pytania. Pozwolę sobie zacząć od takiego ogólnego pytania, które zadam wszystkim panelistom. Profesor Nalaskowski będzie odpowiadał w języku polskim, ale pytanie zadam po angielsku, a będzie brzmiało ono następująco. Wszyscy żyjemy w świecie, w którym kultura koliduje z nową technologią. Nowe technologie zmieniają kształt świata, w którym żyjemy, kształtują rzeczywistość, ale ogólne pytanie, które zadam, będzie brzmiało, czy ta zmiana prowadzi do czegoś nowego. Facebook jest tak zaprojektowany, żeby polaryzować i podsycać ten system polaryzacji. Washington Post powiedział to dosyć dobitnie. Ostatnio dokładnie wiemy, jaki wkład mają media społecznościowe, jak wpłynęły na wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych ze względu na Cambridge Analytica. I mimo że poprawia się komunikacja w małych krajach, to widzimy, że to jak zarządzają mediami społecznościowymi korporacje, bardzo kształtują społeczne stosunki. Czy nadal użytkownik panuje nad tymi wszystkimi elementami? Kto kontroluje kogo? Czy to nowe technologie kontrolują dyskurs kulturowy, czy sprawa wygląda absolutnie odwrotnie? Może zacznijmy od naszego kolegi, od naszego panelisty z Wielkiej Brytanii, Douglasa Murraya. Bardzo dziękuję za zaproszenie do tego panelu. Niestety nie ma połączenia z naszym panelistą. Czy dysponuje pan mikrofonem, bo niestety nie słyszymy pana. Tak, już rozmawiałem o tym z pana kolegą. Mam nadzieję, że już mnie będzie dobrze słychać. Mam nadzieję, że uda mi się przekazać to, co mam do powiedzenia. Czy teraz mnie słychać? Tak, teraz jest lepiej. Dziękujemy. Powiedziałbym na wstępie tak, polaryzacja, o której często mówimy,
ma do czynienia z nowymi technologiami, ale to nie tylko nowe technologie się pojawiły, ale też po prostu załamały się stare technologie. I to trzeba mieć na względzie, bo to kształtuje kształt tych, to co teraz nazywamy starymi mediami. Teraz skupiamy się na nowych mediach i musimy pamiętać o tych samych problemach, które mieliśmy ze starymi mediami. Pewne zjawiska są kreowane przez nowe technologie, na pewno, ale nie chcę, żeby to brzmiało górnolotnie. Wszystkie stare technologie się załamały. Po prostu ten pogląd, dawniej ludzie ufali starym mediom w tej tradycyjnej formie, ale to zaufanie się załamały. Po prostu media były oskarżane o stronniczość, o niedokładność. To wpłynęło na to, jak szersza publiczność odbiera przekaz mediowy, a potem pojawiła się nowa technologia. I to jest ważna rzecz. Ja to opisuję w szaleństwie tłumów, że to wpłynęło, to kształtuje nasze czasy. Mamy technologie takie jak Facebook, internet i inne. I doskonale wiemy, że publikacje zależą od źródła i ich treść zależy od źródła. Więc po prostu absorbujemy jakiś typ mediów, słuchamy jakiejś stacji radiowej, jakiegoś kanału telewizyjnego i czasami nie rozumiemy, że ta gazeta czy dany kanał po prostu jest nacechowany politycznie. Mogę sobie czytać New York Timesa, zawsze mogłam. I zawsze wiedziałem, kto za nim stoi. Mogłem tam czytać recenzje teatralne i im ufać. Mógłbym czytać The Economist, czegoś się mogłem dowiedzieć, ale nie czytałem tego regularnie i na przykład wiedziałem, że The Economist jest nacechowany, przychyla się na przykład takim publikacjom wolnorynkowym. Ale wiedziałem jako osoba absorbująca media, kto kreuje ten komunikat. Wszyscy wiedzieliśmy. I to zostało absolutnie zamazane przez tą nową erę nowych technologii. Obecnie żyjemy w takich czasach, w których nie tyle po prostu już nie ufamy starym mediom i starym platformom, ale po prostu nie mamy aparatu takiego jako jednostki, czy jako cała kultura, żeby wiedzieć, skąd pochodzi informacja i żeby nałożyć odpowiedni filtr na informacje, które odbieramy. Powinienem nałożyć taki filtr między mną, a kiedyś tak było, że miałem filtr na pewne media, a teraz nikt z nas nie ma zdolności, żeby ten filtr nałożyć na te wszystkie informacje, które przyjmujemy. Jedną z konsekwencji tego jest coś, do czego się pan odwołał w tym wstępie, czyli polaryzacja. Polaryzacja pojawia się tak częściowo, bo Europa ma zdolności filtrować i czytać wszystko, co mamy na ekranach naszych telefonów. Wybieramy narrację, która nam się podoba, taką, którą będziemy chcieli sobie przeskrolować niżej. Kiedy byłem w Stanach, też widziałem takie duże przykłady na tej największej scenie medialnej na świecie. W Stanach macie ludzi, którzy wierzą, że w oszustwo wyborcze w 2020 roku, ale są też tacy, którzy uważają, że to wybory z 2016 roku były sfałszowane. Więc ta narracja, są ludzie, którzy wierzą w narrację o 2020, niektórzy o 2016. I to jest jedna z konsekwencji tej sytuacji. Nowa technologia oznacza, że nie mamy już zdolności jako jednostki, żeby dojść do tego, co my właściwie konsumujemy medialnie. Dlatego znajdujemy się w tej dosyć dziwnej sytuacji, w której musimy sobie wybrać jakąś narrację, bo to nam nieco ułatwia życie. Bardzo dziękujemy. Profesor Zybertowicz teraz zabierze głos, więc główny temat, który chciałbym omówić, pozwolę sobie to powtórzyć. Czy my nadal mamy kontrolę nad tym, co tworzymy? Czy nowe technologie, media społecznościowe, czy one mają kontrolę nad nami, czy my nad nimi? Kto kogo kontroluje w sytuacji, w której kultura
stanęła w takim punkcie zwrotnym. Myślę, że technologie są teraz, mają charakter sieciowy. Tak się stało z nastąpieniem ery internetu. Technologie, które przez wieki były naszymi sługami, naszym narzędziem, stały się naszym mistrzem, naszym władcą. Technologia, która jest głęboko powiązana sieciowo, czyli internet rzeczy, sieć 5G, będzie jeszcze wzmacniać ten proces. Ta technologia zachowuje się jako autonomiczna jednostka. Teraz technologia rozwija się poza czyjąkolwiek kontrolą i poza czyimkolwiek zdolnościami kognitywnymi. Do pewnego stopnia ten proces został uchwycony przez Suzanne Zumow, która opublikowała znaną książkę The Age of the Surveillance Capitalism, czyli era kapitalizmu obserwacji. I pewien dziennikarz polski dwa lata temu w wywiadzie dowiedział się że teraz widzimy pucz, który się odbywa za weneckim lustrem, którego się używa w salach przesłuchań przez policję, więc jest paru gości za tymi lustrami, którzy kontrolują ten cały big tech, którzy zbierają dane w naszym imieniu, które kontrolują wszystkie algorytmy i wykorzystują je do tego, żeby kontrolować nas i wykorzystywać nas jeszcze na głębszym poziomie. Musimy uchwycić to, co powiedziała. Ona jest profesorem Uniwersytetu Harvardzkiego, że trwa pucz, który odbywa się za lustrem, który jest przeźroczysty tylko w jedną stronę. Czyli ci goście znają nas doskonale, a my nie mamy pojęcia, kim są. Dlatego doszło do takiej asymetrii w poziomie wiedzy po dwóch stronach. W tym kontekście chciałbym zadać ważne pytanie i skierować je do Douglasa Murraya. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem pana w odpowiednim stopniu. Może by to była kwestia jakości tego połączenia, ale przeczytałem pana książkę Szaleństwo tłumów i moje pytanie brzmi następująco. Prędkość i zakres tego procesu, który postrzega pan i opisuje w książce, czy on byłby możliwy bez nowych technologii cyfrowych? Czy mistrzowie, ci władcy opisywani przez Suzanne Zumow, którzy stoją za weneckim lustrem, czy oni są odpowiedzialni za prędkość tego procesu, procesu wplątania nas w tę spiralę szaleństwa? Zanim przekażę głos profesorowi Murrayowi, chcę jeszcze zwrócić się z tym samym pytaniem do profesora Nalasowskiego po polsku. Nowe technologie w dużej mierze wymknęły się spod kontroli. Zaczynają być aktorem w tym spektaklu kulturowym, społecznym, który obserwujemy. Czy mieliśmy nad nimi kontrolę, czy to tylko iluzja, czy nadal mamy nad nimi kontrolę, czy to, jak przedmówcy stwierdzali słusznie, one zaczynają mieć coraz większą kontrolę nad nami? Dear audience, I can speak English quite fluently, but Szanowni Państwo, mówię po angielsku, ale ja wolę moje myśli wyrażać po polsku, dlatego wykorzystam tę możliwość i będę mówić, bo bardzo trudno jest mi mój specyficzny polski przetłumaczyć na mój specyficzny angielski, dlatego posłużę się językiem polskim. To się czuje, nie wiem, czy Państwo macie takie wrażenie, że my stanowimy jakieś podziemie, że stanowimy jakiś underground, że tu się spotkała jakaś grupa spiskowców, jest nas niewielu, może ze względu również na COVID, ale mam wrażenie, że stanowimy jakieś podziemie, że gdzieś nad nami jest jakaś dominująca masa, a my tu jesteśmy trochę jak, nie wiem, jak jakaś grupa konspiracyjna. Proszę centrum Państwa, Warszawy, panie profesorze, każdy może przejść, jeszcze nas dużo ludzi ogląda przez internet. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że ja prześledziłem to na podstawie dwóch zmian, które wprowadziły nowe technologie. Obie zmiany mają charakter taki, który ja mogłem wyłowić, to znaczy charakter czysto
edukacyjnej. Mianowicie pierwsza zmiana to jest upowszechnienie się nieokiełznanej wymiany myśli przez internet. Co przez to rozumiem? To nie jest takie, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało banalnie, ale ja przez szereg lat, do habilitacji włącznie, habilitację robiłem 30 lat temu, do habilitacji włącznie, proszę Państwa, wszystko pisałem na maszynie do pisania. Kiedy pojawił się komputer, ja byłem oczarowany jego możliwością, że od razu mogę tworzyć czystopis, że nie muszę przekreślać, nie muszę poprawiać, że raz postawiona czcionka może zniknąć, czyli staje się to nieodwracalne. Kiedy teraz próbowałem, specjalnie na tej konferencji, wkręcić papier w maszynę, tam już ta taśma była zupełnie sucha, ale coś napisać, zauważyłem, że pojawia się u mnie ze względu na nieodwracalność tego procesu większą odpowiedzialność za słowo, znaczy za to, co chcę napisać. Że podobnie nastąpił proces jakby zmniejszenia odpowiedzialności przez to, że słowo puszczone w przestrzeń przestaje być za nie odpowiedzialni. To nam tworzy, proszę Państwa, całą kastę, nowe technologie w ten sposób nam stworzyły całą kastę Piotrusiów Panów, ludzi poważnych, ludzi dorosłych, którzy zachowują się jak dzieci. Przypominam, że taką cechą immanentną dzieciństwa, którą wszystkie psychologie rozwojowe podkreślają, jest brak odpowiedzialności. Tak? Zupełnie inaczej, proszę Państwa, patrzymy na dziecko, które kopie pod stołem dorosłego, na malucha, a zupełnie inaczej patrzymy na dorosłego, który kopie pod stołem dorosłego. To jest właśnie kwestia różnicy odpowiedzialności. I ten brak odpowiedzialności, taka infantylizacja życia się pojawia poprzez nie tylko język, którym ludzie chcą bezkarnie dysponować, bo wiedzą, co mi zrobią. To jest trochę tak przeniesienie z Barei, nie mam pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi. Rzeczywiście ta bezkarność jest duża. Ja nie będę tego cytował, bo nie mam przyjemności cytować tego typu wypowiedzi. A druga, proszę Państwa, rzecz to jest obraz. Mianowicie myśmy się wychowali, znaczy moje pokolenie, ja mam 64 lata, wychowaliśmy się, proszę Państwa, na aparatach analogowych, gdzie było 36 klatek i za każdą klatkę się odpowiadało. To znaczy, bo było to drogie po prostu, samemu się wywoływało zdjęcie i tak dalej. Potem weszły technologie cyfrowe i w tej chwili w zasadzie, proszę Państwa, jesteśmy absolutnie, wszyscy mamy możliwość rejestrowania wszystkiego. Proszę zwrócić uwagę, że oprócz rzeczy bezcennych, które się rejestruje, bardzo wiele rzeczy, które się zapisuje, również tutaj myślę o takim zapisie podsłuchowym typu włączenie komórki do nagrywania jakichś rozmów, właściwie wiele ma taki defamacyjny charakter. Wiele służy, ta technologia głównie przysłużyła się do różnego rodzaju rozgrywek personalnych, kompromitowania, do szantażu itd., itd. Właśnie ta technologia. I proszę Państwa, to są takie zmiany, które powodują jednocześnie, to choćby wymiana, taka nieokiełznana wymiana myśli, która uwalnia nas zupełnie od ortografii i uwalnia na zupełnie jakiejkolwiek kontroli, ona spowodowała między innymi i obraz, czyli taka kultura obrazkowa, która przyślij mi screena, przyślij mi cokolwiek, w tej chwili dokument można sfotografować i przesłać. Ta zmiana spowodowała, że odwróciliśmy się od pewnych, powiedziałbym, takich źródeł, czy inaczej od takiego genotypu naszej kultury, generalnie kultury łacińskiej, mianowicie polegającej między innymi na czytaniu. Proszę Państwa, nie można oglądać filmu opartego na literaturze, ponieważ pisarz napisał, znaczy autor napisał książkę z myślą, że będzie ona czytana, a nie oglądana. Niebrykowana, nieskracana i tak dalej. Panie profesorze, czy ja dobrze rozumiem, że ten brak odpowiedzialności oznacza, że straciliśmy kontrolę nad narzędziami, które stworzyliśmy, narzędziami nowej technologii? Znaczy byśmy jej nigdy nie mieli, nie próbowaliśmy jej zaprowadzić. Nie tak dawno profesor Zybertowicz napisał w swoim felietonie, że należy, tak jak dziecko uczymy przechodzić przez jezdnię, chwytamy za rękę i nie dajemy złego przykładu przede wszystkim. Nie uczymy dzieci przechodzić przez jezdnię na czerwonym świetle, tylko odpowiednio bezpiecznie. Myśmy w ogóle nie próbowali tej kontroli mieć. W tej chwili to jest
okiełznanie tego dzikiego stada technologicznego będzie bardzo trudne, bo ono się już mocno wcięło w nasze różne gałęzie życia społecznego. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje z Twitterem. Ja jestem jednym z tych ludzi, którzy nie mają żadnego medium społecznościowego. Nigdy nie miałem. Nie miałem Twittera. Nie bardzo wiem, na czym to polega nawet. Z Facebooka i tak dalej, z jakichś tam naszych klas. Nigdy w czymś takim nie byłem. Ale zauważyłem z czasem, że dzięki temu jestem wolny, unikam wielu nieprzyjemnych sytuacji, nieprzyjemnych emocji. Teraz czy straciliśmy kontrolę, ale myśmy tej kontroli nigdy nie mieli. Myśmy nie próbowali kontrolować tego. Jeżeli powstała kontrola, to właśnie z drugiej strony tego lustra weneckiego, o którym wspomniał profesor Andrzej Zybertowicz, że jest jakaś niewielka grupa, która kontroluje większość, której my nie widzimy. Nie bardzo wiemy, kto się składzie i nie bardzo wiemy, w jakim celu, tak? Gdzie, na ile ona kontroluje rzeczywiście, ale jest za tym lustrem weneckim. I jeżeli mówimy o takiej kontroli, to być może ona jest. Ja nigdy tego nie śledziłem, natomiast my na pewno nie kontrolujemy tego. Ulegamy, absolutnie kupujemy coraz to nowe komórki, coraz to nowe, kupujemy coraz to nowe sprzęty. Kiedyś napisałem taki tekst o kulturze APEC, że kupujemy nowe aplikacje, pomocą których można przerobić twarz i tak dalej. Zabawa stała się istotą naszego bycia. My chcemy się bawić. Wielkie rewolucje były albo z powodu krzywdy, albo z powodu nudy. I myślę, że jeżeli nam będzie groziła rewolucja, to w takim wypadku, gdy dotrzemy w wymyślaniu nowych technologii, cybertechnologii, do takiego momentu, w którym już nie będziemy w stanie nic wymyślić i zrobi się na świecie nudno. Może tu na razie postawmy kropkę. Let me back to English and... Wróćmy do języka angielskiego i pozwolę sobie zwrócić do profesora Mareja, do którego skierował pytanie profesor Zybertowicz. Może teraz nadszedł odpowiedni czas, żeby na nie odpowiedzieć, gdyby pan zechciał. Niestety tu nie są... Okej, już jest lepiej, dziękujemy. To wszystko polega na tym, jak się adaptujemy i jak ulegamy pewnym wpływom i pewnej stronniczości. Optymalizacja wyszukiwarek na przykład działa w ten sposób, ale ważne jest to, że nowa ideologia czy nowa metafizyka, tak jak zwykłem to nazywać, została wpisana w nasze społeczeństwa i nasze społeczeństwa są popychane w stronę nowych ideologii i nowych wymiarów metafizycznych poprzez media społecznościowe i poprzez wyszukiwarki. Posłużę się kilkoma przykładami. Na przykład jeszcze odniosę się do tego, co powiedziałem wcześniej. Większość użytkowników wyszukiwarki Google nie wiedzą albo nie doceniają stopnia, w jakim to, o co proszą, nie jest to, co tym, co dostają. Więc zwykle użytkownik, który sobie radzi z technologią, prosi o coś, wyszukiwarkę i myśli, że dostanie dokładnie to, o co prosi, a tak się wcale nie dzieje. Na przykład wyszukiwarki Google Image jest bardzo interesująca, bo to jest coś oczywistego, więc są pewne problemy, że te wyszukiwarki starają się omijać pewne zjawiska. Na przykład historycznie niektóre profesje były dominowane przez mężczyzn. Po drugie, że były zdominowane przez białych mężczyzn. Są takie na przykład dosyć oczywiste przykłady, jak naukowcy, fizycy na przykład. I pewne są po prostu takie zawody. I Google Image Search, czyli wyszukiwarka Google Image, stara się przykryć taką niewygodną prawdę, niewygodne fakty tak naprawdę i robi to dwiema metodami. Pierwsza to jest taki tak zwane machine learning fairness, czyli sprawiedliwość uczenia maszynowego, więc
Na przykład opierając się na tym poczuciu, że człowiek chce zobaczyć to, co, czego się spodziewa, ponieważ jesteśmy, pozwalamy, ponieważ my jesteśmy stronniczy, to pozwalamy maszynie, żeby tą stronniczą niwelowała. Czy to nie jest po prostu przekazywanie i tak jakby wręczanie rozumienia historii w ręce maszyny? W Google Image, na przykład w tej wyszukiwarce, widzimy pewien stopień, w którym to nie jest już tylko sprawiedliwość uczenia maszynowego, ale dochodzi do tego też ideologia. Na przykład jeżeli szuka się sztuki zachodniej, na przykład student szuka Google'a, jeżeli się szuka sztuki zachodniej, to możecie się spodziewać na przykład jakiegoś takiego niestronniczego obrazu, na przykład jakiegoś dzieła sztuki znanego, ale Google Image zdecyduje, że to będzie podejrzane moralnie, że to jest moralnie podejrzane, że w ogóle tego szukasz, i w wielu przypadkach stara się nas reprogramować, stara się wpływać i kształtować historię. Na przykład, kiedy się szuka tego, wyszukuje się zachodniej sztuki, to mamy dysproporcje w portretów czarnych Europejczyków w przeszłości albo portretów rysowanych przez kobiety, malowanych przez kobiety, więc to nie pokazuje nam, jak wygląda tak naprawdę przeszłość, tylko to jest taka wersja przeszłości, jakiej by sobie życzył Google Search, bo przyszłość nie jest zawsze wielokulturowa, a w oczach Google Search zawsze jest wielokulturowa, więc zawsze pokazuje parytet między płciami, między rasami. I to jest bardzo ważne pytanie. Nie wiem, czy udało mi się na nie odpowiedzieć, ale wszystkie te rzeczy, które myślą użytkownicy, którzy szczerze po prostu chcą uzyskać informacje na dany temat. To nie jest prawda. Bo nawet te zdjęcia są filtrowane przez pewien filtr ideologiczny i przez pewien zestaw poglądów, przez pewną soczewkę, którą się na nie nakłada. I jestem przekonany, że wiele argumentów poruszanych dzisiaj nie przechodzą po prostu w internecie. Są ludzie za tym lustrem weneckim i pewne jest już na wstępie, żebyśmy wiedzieli, jak wygląda ten mechanizm kontroli. Tak jak wiedzieliśmy to w przypadku prasy kiedyś, to byłoby jedna dobra rzecz. Drugie, czy to był absolutny sekret? Nie był to totalny sekret, ale po prostu ludzie zaczęli wypracowywać, zaczęli dochodzić do tego, że są manipulowani, że historia jest manipulowana i co więcej, że to się dzieje w zastraszającym tempie, w tempie, które przekracza coś, co może przyjąć nasze społeczeństwo. Bardzo dziękuję. Odpowiedział pan już na jedno z moich pytań, które chciałem zadać i przeszedł pan od razu do sedna. Pozwolę sobie odnieść do tego, że ludzie po tej drugiej stronie lustra weneckiego, jakich pan opisał, czyli ludzie, którzy są tutaj sprawcami tej rewolucji kulturowej poprzez nową technologię, często w debacie publicznej poruszają argument i poruszany jest argument, że ci ludzie są stronniczy pod względem ideologicznym, bardziej w stronę liberalną czy w stronę lewicową. I z tego względu narzędzia, które tworzą i te aplikacje, które nam podsyłają, przypominają i odzwierciedlają ich poglądy. I to jest na przykład widoczne, to jak formatowane są wyszukiwarki internetowe. Czy to jest prawdziwe założenie? Czy Facebook, czy Twitter powinny być, nie były być transparentne? Ale nie są wcale transparentne, one po prostu są narzędziem w tej wojnie kulturowej. Czy tak jest? Czy może to jest po prostu dobra wymówka dla konserwatystów, żeby to posłużyć się tym jako broń w obronie swoich stanowiska? Są pewne przesłanki, żeby podejrzewać, że niektóre z tych dużych osobistości, wielkich osobistości z Krzemowej Doliny
starają się wcielić w rolę Boga. Myślą o sobie jak o stwórcy. Józef Harari, na przykład historyk izraelski, jest w posiadaniu historycznie asymetrycznej, mówi o asymetrycznym posiadaniu wiedzy, władzy i zasobów. Jest pewna mała grupa, która jest w posiadaniu wielkich zasobów informacji w formie big data, w zmanipulowanych danych poprzez różne algorytmy, instrumenty, które wpływają na kształtowanie tych danych. Big Tech przejmuje nawet bardzo podstawowe funkcje państwa, na przykład funkcje bezpieczeństwa. Na przykład Stany Zjednoczone ostatnio zostały poddane atakowi hakerskiemu i to były systemy Microsoftu, które wykryły te ataki, a nie wcale systemy rządowe i systemy agencji rządowych, agencji bezpieczeństwa. Więc to ma daleko idące konsekwencje. U nas też firmy, dane zbierające przez firmy prywatne pomagają przewidywać pandemię COVID. Więc siła tych ludzi, ci ludzie nie są w stanie przyjąć pewnych lekcji, które płyną bezpośrednio z historii, że każda władza ludzka ma pewne ograniczenia, że w sposób że mają taki niespotykany wcześniej zakres kontroli nad naszymi umysłami, nad naszym myśleniem, że zaczynają myśleć, że mogą w głębokim stopniu przedefiniować i na nowo zaprojektować nasz świat. Na przykład Mark Zuckerberg i jego projekt Meta. To jest właśnie pokaz jego ambicji. Ale raz jeszcze chcę wykorzystać tę okazję. Drogi profesorze, na końcu tej, może na koniec tej rozmowy, bo nie będę miał czasu zadać moich pytań, które sobie przygotowałem na tę dyskusję. Profesorze Nalaskowski, jest pan... Ludzi. To jest dzisiaj być może najważniejsze, jeżeli chodzi o ciężar, pytanie gatunkowe, jeżeli chodzi o nowe technologie, społeczeństwo i kulturę. TikTok, Instagram, Netflix, cała masa tych aplikacji, o których pan wspominał, które służą często do po prostu rozrywki i zabawy, mają ogromny wpływ na wychowanie nowego pokolenia, które często już nie korzysta z książek, szkoła nie pełni funkcji wychowawczych, rodzice tracą autorytet, podobnie dzieje się na przykład z instytucją kościoła. Czy i kto ma dzisiaj większy wpływ na młode pokolenie i jego kształtowanie? Czy aplikacje, nowe technologie, czy jednak te struktury, które do tej pory stanowiły jakiś fundament, nadal jeszcze się będą bronić i po czasie być może się obronią? Badanie wpływu w naukach społecznych jest bardzo ryzykowne, dlatego że nie da się zastosować kanonu jednej różnicy Milna, a więc pokazania. Bo zawsze, jeżeli badamy wpływ, to zawsze będzie wpływ rzekomy, to znaczy będzie prawdopodobieństwo, rzadko zaś prawda. Tak myślę. Natomiast jeśli chodzi o to, to taka dychotomia, czy media, czy tradycja. Być może jest to fałszywa dychotomia. Proszę? Być może jest to fałszywa dychotomia. Znaczy, to nie jest fałszywa dychotomia, my się może tutaj ją zastosować. Widzimy tylko to, co potrafimy nazwać. Natomiast myślę, że ten otoczenie, czy to, jakbyśmy powiedzieli, ta edusfera, no, cytuję profesora Schulza, edusfera, czyli to otoczenie, w którym się wychowujemy, ono powstaje na styku. Na styku, w takim polu wspólnym, to jest w części wspólnej tych zbiorów, tam gdzie dochodzi do zetknięcia się czy nałożenia się nowych technologii na tradycyjne sposoby wychowywania. I tam się wykluwają na przykład spory. Tak? Takim typowym sporem było jeszcze do niedawna, że szkoła, no gdzieś dwa lata temu, dwa i pół roku temu, szkoła przestrzegała przed nadużywaniem komputerów, próbowała w ramach zupełnie infantylnych zajęć edukacji tak zwanej medialnej dzieci przestrzegać przed komputerami, po czym życie zmusiło i pandemia zmusiło szkołę, żeby ona poszła właśnie w kierunku szkoły jako ekranu telewizyjnego, tak? Nie było innego wyjścia.
W tym samym szkole została wzięta poważny cudzysłów. Teraz kwestia realnego życia i nakładania się na to technologii. Ileż to razy widzimy gdzieś przy stoliku kawiarnianym, zwłaszcza latem, jak siedzą młodzi ludzie, że siedzą przy jednym stoliku i każdy z nich klika w swój telefon. Więc to nie jest tak, że coś, znaczy ten wpływ, jeżeli już możemy mówić o wpływie, to jest wpływ owej mieszanki. Ona może być, ją można, tą mieszankę tradycji i nowych technologii, taką nieokreśloność, taką szaroburość można tutaj podejrzewać o wywieranie pewnego wpływu i o kreowanie pewnego wizerunku. Proszę zwrócić uwagę, że ja nieodłącznie mam wrażenie od wielu lat, że od kilku lat przynajmniej, że studenci, z którymi rozmawiam w ramach egzaminu ustnego, że oni posługują się tą polszczyzną, którą do mnie mówią, na mój użytek i że posługują się tą polszczyzną jak językiem obcym. Że tak jakby to był język obcy, że jakby zdawali egzamin w języku obcym. Dlaczego? Dlatego, że na co dzień używają zupełnie innych skojarzeń, używają zupełnie innych skrótów i teraz ja ich zmuszam, mam wrażenie, że ja ich zmuszam do odgrywania roli, której wcale nie chcą odgrywać. Jeden z moich kolegów, profesorów, wybitny profesor socjologii, który odszedł z uniwersytetu, poszedł w inne sfery działalności społecznej. Gdy go pytałem, czy zamierza wrócić na uniwersytet, powiedział, że nie zamierza, dlatego że nie zamierza wracać do tej kategorii, do tych ludzi, którzy są teraz studentami. To pokazuje właśnie jeden z możliwych skutków nakładania się sfery cyfrowej, tej sfery nowych technologii, czyli jakbyśmy to nazwali, na normalne życie, kiedy zaczynamy wchodzić w, kiedy zaczyna to być mieszanka wybuchowa albo nie wiem, albo depresyjna, kiedy zaczynamy wchodzić w przestrzeń, która dla nas jest oczywista i nazwijmy to w jakiś sposób usankcjonowana tradycją, czy obyczajem, czy prawem i ktoś inny w tej przestrzeni zaczyna się czuć nieswojo. To jest to zagrożenie. Ja nie wymieniałbym po kolei jakiś, ja się na tym zupełnie nie znam, czy jest jedno lustro weneckie, czy może za tym lustrem stoją jeszcze inni ludzie, jest kilka tych luster, które nawzajem się obserwują, tego nie wiem, ale wiem na pewno, że informatyzacja, czy inaczej nowe technologie pojawiły się w formie takiego szczeniaczka, który był bardzo rozkoszny, którego uwielbialiśmy pieścić, a teraz urosło do wielkiego, groźnego brytana, którym nie możemy sobie poradzić i zastanawiamy się, co z tym zrobić. Ja widzę tą ocenę jako pedagog, ja widzę chyba głównie negatywne skutki tego. Ja widzę, jak młodzież przestała mówić, jak młodzież przestała mieć potrzeby choćby uprawiania sportu, bo ten element adrenaliny i ryzyka bardzo często występuje w grach komputerowych. Jak młodzieży nie zaskakuje, jak bardzo nie zaskakuje nic, jak upowszechniła się możliwość dostępu do pornografii, która była pewnym tabu, tak w każdym razie nie była tak dostępna jak teraz, do różnych treści, o których istnieniu nie mamy zielonego pojęcia. Z tego zagrożenia nie wyjdziemy i ze skutków będziemy się bardzo długo leczyć. Z prostej przyczyny, jeżeli dzisiaj podejmujemy w edukacji jakąś decyzję, to jej najbliższych skutków możemy oczekiwać dostrzeganych skutków za 6-8 lat. To jeszcze do nas będzie wracało, taka edukacja zdalna i tak dalej. Podsumowywanie teraz tego, na przykład kwestii edukacji zdalnej, nie ma żadnego sensu, bo to jest za wcześnie, to jeszcze trwa. My to dostrzeżemy, kiedy ci ludzie przyjdą na studia i tak dalej, zobaczymy. Tyle mogę na ten temat powiedzieć. Cóż, bardzo mroczna wizja przyszłości. And another question to Douglas Murray. Odnosi się pan w książce Szaleństwo tłumów do takiej zmiany tektonicznej w młodym pokoleniu, w tym jak ono działa w społeczeństwie. Jest grupa takich osób, które łatwo się obrażają, które łatwo urazić. Jest to pokolenie Śnieżka, tak pan to nazywa w swojej książce. I
Czy jest jakaś prosta odpowiedź, wyjaśnienie, dlaczego ci ludzie zachowują się tak, jak pan to opisuje? Może to pokolenie rozwinęłoby się podobnie bez tych nowoczesnych technologii, czy też te nowoczesne technologie są za to odpowiedzialne? Mianowicie, że można obrazić każdego, mówiąc cokolwiek w mediach społecznościowych. Chciałem nawiązać do czegoś, co powiedział profesor, mianowicie umiejętność skupienia na określony czas. To jest bardzo niepokojące, bo widzimy, że obecnie również dorośli ludzie mają ten umiejętność skupiania się na dłuższy czas bardzo ograniczoną. Mianowicie bardzo szybko przenosimy uwagę na coś innego, czy też czujemy taką konieczność przeniesienia uwagi na inną czynność. I ta umiejętność koncentrowania się na jednej czynności naprawdę katastrofalnie się zmniejsza. I wiąże się to bezpośrednio ze zdolnością czytania dzieł literackich. Jest taka książka Sztuka lektury, Zaginiona sztuka lektury. Mianowicie autor sam zorientował się, że ma problem z przeczytaniem powieści. Uczeń, syn bohatera ma problem z przeczytaniem powieści i mówi: okej, synu, będziemy czytali rozdział po rozdziale wspólnie, ale okazało się, że i ojciec nie jest w stanie skupić się na dłuższy czas, bo zaraz ma odruch sprawdzania skrzynki mailowej czy też telefonu komórkowego i okazuje się, że wszyscy na tym cierpimy, wszyscy musimy na nowo uczyć się skupienia, bo wszyscy cierpimy na tym ograniczeniu zdolności koncentracji. Teraz odpowiem na pańskie pytanie. Moje stanowisko w tym zakresie jest nieco niezwykłe. Niektórzy krytycznie odnoszą się do tego pokolenia Śnieżka. Ja mam zupełnie inny stosunek, bowiem ja im współczuję. Kiedy dorastałem, to nadal jeszcze można było, dozwolone było mylenie się, popełnianie błędów. Można było próbować nowych pomysłów, wypróbowywać różne idee. Można było się mylić, testować, sprawdzać. W tej chwili jest to prawie niemożliwe. Mam na myśli dla obecnie dorastającego pokolenia. Bo jeden błąd zostaje z tobą na zawsze, jeżeli popełnisz go na Instagramie, prawda? Dokładnie. Jest szereg przykładów w książce. Jeden z nich jest szczególny. Jest to amerykańska dziewczyna, która wybiera się na studniówkę. Publikuje swoje zdjęcie w takiej czerwonej sukience, inspirowanej Orientem i liczy na lajki, ale zanim wróci do domu, okazuje się, że jej zdjęcie obiegło świat jako przykład rasizmu, ponieważ jako biała dziewczyna nie powinna nosić orientalnej sukienki. To absurdalne, bo taki zupełnie niewinny krok, który zaskutkował, powiedzmy, nie tylko negatywnym komentarzem od koleżanki, ale wręcz obiegł świat i zebrał negatywne komentarze od nieznanych osób. Więc nasze doświadczenie jako jednostek ludzkich polega na tym, że zaczynamy w pewnym punkcie i wychodzimy do świata, uczymy się, doświadczamy. A teraz okazuje się, że dorasta pokolenie,
które żyje w zagrożeniu, że popełni jakiś błąd, czują się pod presją, zmuszeni do niewychodzenia ze swojej strefy komfortu, gdzie mogą popełnić błąd. Dlatego pokolenia czuję ogromne współczucie, bardzo z nimi współodczuwam. Wydaje mi się, że rolą nas jako osób dorosłych w tym społeczeństwie jest wsparcie młodych ludzi w tej podróży przez ten etap, przez tę epokę, tak aby wyłonili się na jej końcu z przynajmniej możliwością bycia inteligentnymi, ludzkimi, współczuwającymi dorosłymi. Bardzo dziękuję panie Zybertowi. Czy raz odniósł się pan w wywiadzie do terminu technofilia, technoentuzjazm? Opisuje pan to zjawisko jako bezrefleksyjny stosunek do technologii, głównie w tej chwili cyfrowej. I mówi pan, że prawdopodobnie jest to najbardziej niebezpieczna ze współczesnych ideologii. Czy mógłby pan wytłumaczyć, dlaczego jest tak bardzo obawia się pan technoentuzjazmu? Wiele osób w Polsce sympatyzujących z poglądami prawicowymi, którzy uważają się za konserwatystów, często postrzega ideologię gender jako największe zagrożenie dla podstawowych wartości, dla systemu społecznego, ale w moim przekonaniu nie doświadczylibyśmy takiego rozprzestrzenienia i tak dynamicznego rozprzestrzeniania się tej ideologii, gdyby nie dynamiczny rozwój techniki cyfrowej. Takie bezrefleksyjne, pozytywne nastawienie do techniki, do sztucznej inteligencji, do kryptopieniędzy, do komputerów kwantowych, mediów społecznych, społecznościowych, przepraszam, i tak dalej. Takie bezkrytyczne poparcie stwarza zagrożenie dla życia ludzkiego. Nie wyobrażam sobie ideologii, która miałaby większy potencjał zniszczenia i wymknięcia się naszej kontroli. Każdy, kto czytał bądź zechce przeczytać Szaleństwo tłumów pana Mareya, powinien uzupełnić tę lekturę o jeszcze jedną pozycję. Znakomitą publikację znano panu Mareyowi. Inside the Social Justice Scam. Jest to autor, jest Amerykaninem hinduskiego pochodzenia i pokazuje w swojej publikacji, jak Big Tech i inne wielkie korporacje, również europejskie, jak Volkswagen, cynicznie posługują się ideologią ochrony klimatu, praw kobiet, praw osób czarnoskórych, jako tarczą chroniącą ich przed kontrolą sposobu prowadzenia biznesu. Czytając Szaleństwo tłumów, odczułem brak paliwa napędzającego to szaleństwo. Wydaje się to przytłaczające w wielu grupach społecznych. I autor tej pozycji daje nam odpowiedź, bo pokazuje, jak wielki biznes posługuje się cynicznie tymi ideologiami jako zasłoną dymną. Na początku swojego wystąpienia, że czuję się trochę jak w podziemiu, dyskutując na te tematy. Chciałbym zapytać z szerszej perspektywy,
żeby nie tworzyć może takiego wrażenia, że konserwatyści jedyne co robią, to spotykają się na takich konferencjach i narzekają na wielkie technologie, na media społecznościowe, pokazują jak negatywne i destrukcyjne konsekwencje mają one dla społeczeństwa. Bo może to jest po prostu łatwa wymówka przed działaniem. Jak pan myśli, panie profesorze, dlaczego osoby posiadające poglądy konserwatywne, prawicowe, jakbyśmy je nazwali, czują się w defensywie, rozmawiając o nowych technologiach? Dlaczego nie wykorzystują tych narzędzi do szerzenia swojej wizji świata albo swoich poglądów, albo dlaczego nie robią pana zdaniem być może tego tak skutecznie, jak strona umownie nazywana lewicowo-liberalną? Chciałem odpowiedzieć na to pytanie, że nie wiem dlaczego, ale myślę, że to jest tak, że jeżeli istnieje ta i tamta strona, tak, jeżeli rzeczywiście istnieje ta i tamta strona, z jakimś niewielkim marginesem szarości, jest białe, jest czarne i pośrodku jest jakiś może niewielki margines szarości, to nie sposób nie walczyć z tamtą stroną, nie używając ich języka, nie używając ich metod, nie używając ich obrazu, nie używając ich braku skrupułów, a my tego po prostu nie potrafimy, bo tak się składa, tak się skleja u nas, że to się wiąże z pewną odmianą religijności, to co pan nazywał prawicowością. My posługujemy się zdrowym rozsądkiem i wiedzą, podczas tamta strona bardzo często posługuje się emocjami i bluzgiem. Żeby z nimi walczyć, trzeba by bluzgać jeszcze głośniej i być jeszcze bardziej emocjonalnymi. I my tego nie potrafimy. Ale co to znaczy, że tak zwana, bo oczywiście upraszczamy na potrzebę tej dyskusji, tak zwana prawica jest skazana w tej kulturowej potyczce na porażkę? Wie pan, to nie jest takie, ta porażka nie jest taka oczywista. To, że nie mamy na razie narzędzi, czy też armat, to nie znaczy, że one nie istnieją i że ich nie będziemy mieć. W tej chwili wszyscy jesteśmy, myślę, zaskoczeni, bo to jest kwestia ostatnich kilku lat. Zresztą Andrzej Sybertowicz podkreślał, to jest kwestia ostatnich kilku lat nieprawdopodobnego rozwoju, takiego nokautującego, odbierającego oddech rozwoju tego, czego nie akceptujemy. Tak? Proszę zwrócić uwagę i choćby kwestie karania za wypowiedzi, kwestie domagania się, no, kwestie genderowe, które tu były omawiane i tak dalej, to wszystko państwo wiecie, nie chciałbym tego powtarzać. To, co było kilka lat temu nie do pomyślenia, w tej chwili stało się oczywistością. Nie wynajdziemy tak szybko broni na to, co nas gwałtownie zaatakowało. Zostaliśmy zaatakowani najmniej oczekiwaną bronią, na którą bo nie przypuszczaliśmy, że do tego stopnia zostaną przekroczone granice zdrowego rozsądku. Wdawaliśmy się w spór polityczny, tymczasem zostaliśmy spałowani przez barbarzyńców, nawiązując do profesora Roszkowskiego. There is a final chapter. Ostatni rozdział tej dyskusji. Jeszcze jedno pytanie do każdego z panów. Chciałbym na koniec również zadać każdemu jedno pytanie, a jeśli czas pozwoli, to może przyjmiemy pytanie od publiczności. Nie kończmy takim akcentem negatywnym i tą wizją upadku wartości konserwatywnych. Czy widzimy jakiś pozytywny rezultat technologii? Czy te nowoczesne techniki mogą być przydatne w upowszechnianiu naszej wizji świata? Co dobrego może wyniknąć z tej rewolucji technologicznej, panie Murray? Cóż, pozytywy są wszędzie wokół nas. Nasza charakterystyka jest taka, że bardzo łatwo przyzwyczajamy się do korzyści i idziemy dalej. Na przykład rozwój ekonomiczny, gospodarczy.
nie przywykliśmy do doceniania postępów, które poczyniliśmy i miejsca, w którym jesteśmy. Taki jest nasz instynkt. Przyjmujemy to, co dobre, co nam się przydarzyło dobrego, za pewnik i idziemy naprzód. A ja chciałbym, żeby to nie była dominująca tendencja. Podam parę przykładów tego, co osiągnęliśmy. Kiedy ja byłem mały, żeby przeczytać wartościową książkę, trzeba było znaleźć bibliotekę, w której ta książka była dostępna i należało liczyć, że żaden z sąsiadów, z osób mieszkających w okolicy nie wpadł na pomysł przeczytania tej samej książki. Tymczasem obecnie wszystkie pozycje literatury, wszyscy klasycy dostępni są za koszt pomijalny praktycznie każdej jednej osobie. Mam telefon komórkowy, który mnie rozprasza, ale jednocześnie w zasięgu kilku dotknięć mam wszystkie dzieła wielkich kompozytorów dosłownie w mojej kieszeni. Nie muszę mieć pieniędzy, nie muszę zbierać się na płytę, czy liczyć, że ktoś pożyczy mi taką płytę. Wszystko to jest mi dostępne i to każdemu z nas na wyciągnięcie ręki. I to jest niezwykłe bogactwo historii, kultury, architektury, obrazów architektury, filozofii, muzyki. Cały ten dorobek, cała ta spuścizna dostępna jest nam w dniu dzisiejszym w sposób, o którym nasi przodkowie nawet nie marzyli. Nie musimy myśleć sobie, wyobrażać, jak ten budynek mógłby wyglądać. Możemy to zobaczyć, nie musimy sobie wyobrażać, jak to by było słuchać tego czy innego dzieła muzycznego. Mamy je na wyciągnięcie ręki. Żyjemy w epoce rozproszenia, a jednocześnie możemy te technologie, które są nam dostępne, zaprząc do wartościowej pracy. My żyjemy w epoce rozproszenia od rozproszenia przez rozproszenie w świecie twitterowym. W tym twitterowym świecie, w którym jesteśmy ciągle rozpraszani od rozproszenia przez rozproszenie, mamy jednocześnie możliwość wejścia głęboko. Nie musimy ograniczać się do życia na powierzchni kultury i to jest coś, co warto komunikować młodym ludziom. Warto uczyć ich korzystania z tego. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Niestety nie mamy zbyt dużo czasu, dlatego bardzo proszę profesorów o zwięzłe podsumowanie, odpowiadając na to samo pytanie, mianowicie co dobrego wypływa z nowoczesnych technik. Moja odpowiedź jest prosta. Jeśli mamy to lustro weneckie i po drugiej stronie lustra są goście, którzy nami manipulują, to po pierwsze należy stłuc to lustro. Poddać je kontroli demokratycznej. Bowiem jesteśmy rządzeni bez kontroli demokratycznej. Po drugie, kiedy to już się zrobi, mianowicie, kiedy Waszyngton poczuje, że może być silniejszy od Doliny Krzemowej, to należałoby nałożyć moratorium technologiczne po to, aby spowolnić postęp technologiczny i szczególnie cyfrowy, po to, aby rozwiązać bieżące zagadnienia. Po II wojnie światowej ludzkość objęła kontrolę nad rozwojem technicznym. Potrzebujemy takiej globalnej komunikacji między Waszyngtonem a Pekinem w zakresie tego, jak spowolnić postęp techniczny w celu uniknięcia cyfrowego wyścigu zbrojeń. I co kształtuje naszą rzeczywistość dzisiaj, widzi Pan jako pozytywny, jako pozytywny rezultat rozwoju tych technologii?
Nie umiem tego powiedzieć z prostej przyczyny, bo my ten obszar po prostu jeszcze rozpoznajemy, ale coraz bardziej mam wrażenie, zwłaszcza po ostatnich wypowiedzi pana Douglasa Moore'a, że my nie tylko mamy znikomą wiedzę, ale również my nie mamy nawet metodologii, żeby to zbadać. Propozycja, aby złożyć takie moratorium na rozwój, dalszy rozwój digitalizacji, wydaje się być kusząca, ale moim zdaniem mocno nierealna. Jeżeli chodzi o dobre strony, to poza takim czysto narzędziowym użyciem, że bilety na pociąg kupiłem przez komputer, kiedy te skutki widzę i w zakupie biletu przez komputer, poza tym, że ktoś może się dowiedzieć poza mną, że właśnie jechałem do Warszawy z Torunia, to trudno mi powiedzieć. Powtarzam jeszcze raz. Jest to obszar, wbrew naszym złudzeniom, jest to obszar mało rozpoznany i właściwie nie mamy wytworzonej metodologii, żeby go poznawać. A więc stworzyliśmy potwora, nad którym nie mamy żadnej kontroli. So we had at the end the optimist, the realist and the pessimist. That's how I... Mamy tutaj punkt widzenia pesymistyczny i optymistyczny. Tak to widzę, tak to wygląda, jeśli chodzi o to, jak kształtuje się nasza możliwa przyszłość. W każdym razie wszyscy jesteśmy uczestnikami i podmiotami tej rewolucji cyfrowej. Być może i coś dobrego wyniknie z tej rewolucji technologicznej i kulturowej. Dziękuję bardzo za uczestnictwo i uwagę. Niestety nie mamy czasu na przyjęcie pytania od publiczności, natomiast nasi uczestnicy zostaną tutaj, a pan Murray jest dostępny za pośrednictwem mediów społecznościowych. Douglas Murray ze Zjednoczonego Królestwa, ale łączący się ze Stanów Zjednoczonych, a także panowie tutaj w studio. Bardzo dziękuję za uczestnictwo, dziękuję również widowni. Thank you.